Cześć! W dzisiejszym pasjonującym odcinku będziemy przeżywać wspólnie przygody ze smurfami i spróbujemy doprowadzić do końca imprezę. Zapraszam serdecznie, zostawcie lajka i lecimy. Gra jest na Nintendo Switch, a my musimy zrobić kolejne zadania. Także musimy lecieć, jechać i tak dalej. Smurf na polana. O! Dobra, gdzie tu były dopalacze? Już nie pamiętam, słuchajcie, że mogliśmy szybciej jeździć. Musimy przypomnieć sobie to całe sterowanie. Na A jest skok. Na dopalacz wzmocnienie, na L. L jest tu. O, czyli tutaj możemy szybciej jechać. Mamy jeziorko. I my się gdzieś tam mamy udać. Szkoda, że gra jest, nie jest po polsku, nie? Są tylko napisy, ale niestety inne rzeczy nie są. Czekajcie, co to jest? Możemy coś to zebrać? Okej, czyli my możemy zbierać różnego rodzaju też surowce tutaj, jak widzicie. No dobra, ale my musimy tutaj do tej wioski, nas prowadzi strzałeczka. Jejku, na jakichś moczarach jest tutaj. Kto tu mieszka, pamiętacie? Ja nie pamiętam w ogóle. Bagno. Ej, tu jest jakiś prezent. Ale chyba nie możemy nawet go otworzyć, nie? No tu jest ten, B. Jak go otworzyć? Nie mogę. Jest to tak jakby, że nie mogę. Okej, okay, tutaj coś mamy. Okej. I co tutaj jest? Wciśnij przycisk pokazany na ekranie. Okej, okay, spróbujmy. Jejku, tu jest bardzo dużo tych minigierek, tak szczerze, nie? Jakby ktoś... Okej, chyba wygrywam. Na razie jesteśmy liderami. To jest prosta minigierka, musimy naciskać te przyciski wszystkie. A mam dużo większą przewagę, więc... I 4 to jest maksymalna liczba, tak? A koniec gry. 600 punktów, nie? Jest dużo. Prawda? Bardzo dużo. Jakby nie patrzeć. 600 punktów. No to wczytywanie też w tej grze jest bardzo długie, nie? Ale się udało i teraz musimy 500 metrów gdzieś iść. O ja cię. Myślę, że musimy wziąć nasz pojazd. Przyspieszy nam to podróż. Niewątpliwie. Jejku, będziemy się tu ścigać? Nieźle. Najgorsze jest to, że będziemy, że wiecie, jak pojazd wpadnie do wody. O, patrzcie, delikatnie tylko. To nawet delikatnie, no to wyłącza się to. Chyba tym mostkiem przejdziemy, co?
Okej, okay, tu są jakieś wykopaliska. Okej, okay, klikamy A. Witaj, pewnie jesteś tu, by nauczyć się o smurfowaniu skarbów, prawda? Wyglądasz na kogoś smurfnie inteligentnego. Niedawno smurfnąłem tę mapę z bocianego gniazda. Jeśli uda ci się smurfnąć do tego miejsca, pozwolę ci zachować znaleziony tam skarb. Okej. Okay. Co my mamy zrobić? Okej, okay, dostaliśmy skarb, okej. Okay. Mamy go tu przynieść, halo, 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 szybko, szybko. Cóż za smurfastyczne znalezisko, nigdy nie smurfowałem nic podobnego. Jeśli uda ci się smurfnąć jeszcze jakieś skarby, koniecznie mi je pokaż. Odblokujesz łopatę. Gdy przy użyciu mapy znajdziesz miejsce ukrycia skarbu, możesz go wykopać za pomocą łopaty. Łopata pozwala również zdobywać zasoby ukryte pod popękanym podłożem. No cóż. Ciekawe. No ale mamy progresję naszej fabuły. I jedziemy dalej. Po kolejne zadanie. Miejsce imprezy. Oczywiście wielu z was może narzekać na grafikę tej gry, natomiast ona jest na Nintendo Switch, więc wiecie, no nie będzie ona jakby mega mocna ta grafika, nie? Dobra, mamy tu kolejne zadanie. O właśnie. Smurfie, wróciłeś w idealnym momencie, muszę tu zostać i potrzebuję kogoś, kto smurfnie coś za mnie. Podobno ktoś wrzucił do automatu z zabawkami złotą monetę zamiast drewnianego żetonu. Toż to skandal, musimy smurfnąć tego oszusta. To nie smurfnie. Najpierw powinniśmy się dowiedzieć, skąd pochodzi ta moneta. Rozejrzyj się w okolicy tego smurfnego drzewa, tam ostatnio je widziano. Dzięki, pójdę smurfnąć okiem. Idź do smurfnego drzewa. Ojejku, to jest czasówka znowu. Albo nie, to pokazuje mi dystans, gdzie jest to drzewo. A i to jest nawet tam zaznaczone. Patrzcie, jaki smok tam jest. Widzicie tego smoczka? Nieźle. Ale możemy podziwiać tu wioskę smurfów, więc to też jest fajne. Niedługo wychodzi Disney Mickey Mouse. Pamiętacie, jak pierwsze ogrywałem ten tytuł? To jest nas pierwsza gier na tym kanale tutaj. No i będzie, myślę, fajnie, jak sobie przypomnimy te rzeczy. Dodatkowo znowu jakaś gierka o smurfach wychodzi, też chciałbym ją sprawdzić. Tym razem chyba już na PC, więc będzie graficznie to lepiej wyglądało. Ostatnio oglądaliśmy trailer właśnie z tej gry, zapowiedź, więc myślę, że gdzieś na kanale ją znajdziecie. Ok, jesteśmy przy tym drzewie. Tu jest ta moneta, zobaczcie. Dziwnie wygląda jak ta sama moneta, którą pokazali mi, pokazał mi ekonom. No dobra, i co? No ciekawe, że możemy przemieszczać się przez takie te... W ogóle nie czuję, jakby to szybciej jechało. Patrzcie, tu jest kolejna. A nie, tu ślady. Ślady stóp smurfują w stronę góry. No dobra. Ciekawe, kto to. I to jest podzielone na zadania w ogóle. Kilka bryłek złota. Podejrzany pewnie upuścił je tędy. Ciekawe, kto to jest. Muszę tam gdzieś się udać, nie?
O, tędy. Tędy już nie wyjadę. Okej, okay, i tu mamy ten promień, to tu gdzieś to będzie. Biały materiał pewnie pochodzi z czapki jakiegoś Smurfa. O jacie, naprawdę tak daleko będziemy jechać? Co to tu jest? A możemy kopać. Aha, okej. I gdzieś tutaj trzeba podjechać. Czekajcie. Tam jakoś musimy się dostać na tę górę. Prawdopodobnie na szczyt tej góry. Tylko jak tam do góry się udać? Wow, tu jest jakiś kanion, jakieś kopalnia. O, tu ktoś jest. No dobrze, i tu gdzieś, tak? Jest, dobra. Naprawdę daleko jedziemy. Ślady rywają się w tym miejscu, nie mam smartego, muszę wejść do środka. Przypomnę cię na gorącym uczynku, Kowalu, jesteś aresztowany. Ej, nie wiem o czymś, Smurf, już nic nie zrobiłem złego. Naprawiam tylko złote drzewo za pomocą monet i bryłek złota, które nam zostały. A co smurfowałeś wcześniej? Smurfowałem w moim warsztacie, mam tu kilku świadków. W takim razie, kto smurfnął tę monetę w Wesołym Miasteczku? Coś mi tu nie smurfuje. Powinieneś posmurfować przy tym wielkim martwym drzewie, to tam natknąłem się na kilka bryłek złota. Niestety już tam byłem, nic nie znalazłem. W takim razie powinieneś pójść do kopalni, bo tam wydobywa się złoto. Dobrze, pójdę. O, jacie. No dobra. Ukończyliśmy tę zagadkę, natomiast... Tak, taka... Czy da się tu w ogóle szybciej podróżować? By było coś mega. Jakby, wiecie, przybliż, oddal. Czy da się, wybierz, wyłącz, celowanie, ruch, oddal. Nie ma tu czegoś takiego jak szybkiej podróży, nie? Więc to jest minus. Więc naprawdę trochę pójdziemy, nie? No ale do kopalni mamy się udać. Ciekawe, czy to tam na dole, no chyba tak. Kwieciste wzgórza. Wow! Dobrze, że tu nie ma tego obrażeń od spadania. Bo by było. Patrzcie, coś tu jest. Koszyk jakiś, ale nie mogę go podnieść. Tu jest ta kopalnia. Ej, ktoś tam jest. I tu jest to zadanie kolejne.
Uff, Smurfie, co ty smurfujesz? Cóż, jestem na tropie podrabiacza żetonów. Uff, brzmi całkiem smurfnie, ale skoro tu jesteś, to oznacza, że jestem podejrzanym? Nie chcę tylko wejść do kopalni, żeby poszukać wskazówek. Próbuję znaleźć miejsce, w którym ukryte jest złoto. Łatwizna, złoto jest na dnie kopalni, leży tam od wielu lat, bo nie wiemy, co z nim smurfować. Dobrze, Węgielku, rozejrzyj się tam, na wszelki wypadek nie odchodź za daleko. Spokojnie, gdzie się nie ruszę, czeka mnie trochę smurfowania. Dobra, to idziemy do kopalni. O kurka. Okej, tu nic nie ma. Troszkę taki labirynt, nie? Dobra, no i idziemy w tę stronę. Okej, czyli jakby nie muszę szukać tu jakichś dodatkowych rzeczy, bo jakby odtędy nie przejdę, tak? Zasypane to jest. Czekajcie, na spokojnie, tędy nie. O, przez pajęczyny przejdę, zobaczcie. A tędy nie, bo tu to. Moje usmerfowanko, jak tu trafiłeś? Na pewno było trudno. Przyszedłem zbadać sprawę dziwnych złotych monet. Całe złoto jest tutaj, bierz co chcesz, to węgiel jest prawdziwym skarbem. Nie interesuje mnie złoto, ale wiesz może, czy ostatnio doszło do jakiejś kradzieży? Skoro o tym mowa, w ciągu ostatnich kilku dni ta terta złota znacznie się skurczyła. Powinieneś się rozejrzeć za jakimiś wskazówkami. Dobrze, rozsmerfuję się tu, nigdy nie wiadomo. Zaczekaj chwilę, w pojedynkę jest niebezpiecznie. Weź tę latarkę, ułatwi ci wyjście z jaskini. Odblokujesz kilof, dzięki niemu możesz zbierać jeszcze więcej zasobów, pozyskać kamień. Okej, ciekawe. Zagrajmy w tę grę, skoro tu już jesteśmy. Znajdź wyjście z kopalni, zanim znajdzie przeciwnicy. Okej, uważaj na przeszkody oraz duchy. Okej, ciekawe. Czyli nie tędy. Ohoho. Są jakieś przeszkody. Ale to jest chyba totalnie losowo, nie? No co za duchy, no. Tędy też nie? Tu są kamienie. O, chyba znalazłem wyjście. Pięknie. Także się udało. Musimy poczekać. No i dobra, udało nam się też ukończyć tę grę. No dobrze, gdzie my mamy teraz iść? O jacie. Daleko. Patrzcie, tu jest prezent, tylko czy my możemy jakoś... Jak strzelić? No dobra, jest prezent, ale ja go chyba nie mogę otworzyć, nie? Jako tako. No właśnie, jak go otworzyć? No co z tego, że jest ten prezent, jak ja go nie mogę otworzyć, nie? A, chyba, że tak.
Udało ci się otworzyć prezent od Zgrywusa. Zgrywus porozrzucał ich mnóstwo po całym świecie smurfów. Jeśli chcesz, znajdź i otwieraj je wszystkie, by sprawdzić, co jest w środku. Okej, niektóre prezenty mogą być... O, mapa. Podczas przygody zbierzesz mapy skarbów, aby je zobaczyć, odwiedź menu skarby. Okej, czyli widzieliście, tam też mieliśmy prezent, ale nie byłem w stanie go otworzyć. No dobrze, ale teraz mamy długą podróż. Strasznie długo się tu jedzie, prawda? No ale myślę, że sobie poradzimy. W sumie to może już niedaleko. Dobra, jeszcze 400 metrów. Ale to chyba nie zrobiliśmy tego zadania. Nie dowiedzieliśmy się, kto podkrada to złoto. Być może odpowiedź na te pytania jest gdzieś tutaj, nie? Dobra, jeszcze chwilę. O, papa Smurf, co jest? Okej, dowiemy się. I co mój Smurf, jak czujesz się po powrocie do wioski? Świetnie, dawno nie smurfowałem tu takiej ekscytacji. Przygotowania do imprezy idą nam dobrze. Została jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Możesz zanieść to zaproszenie do wioski dziewczyn? Byłoby smurfastycznie, gdyby chciały wziąć udział. Jasne, jeszcze jedna sprawa. Uważaj na siebie. Zaczarowany las to naprawdę niesmurfne miejsce. Nigdy nie wiadomo, czy nie czai się tam Gargamel. Znajdź sposób, by przejść do zaczarowanego lasu. No dobrze. Już powoli do przodu, nie? Potem będziemy przechodzić gierkę pewnie na 100%. Ale to wszystko w swoim czasie. Fajny ten smoczek, nie? Pewnie na nim można pływać. A tam jest łódź podwodna. Okej, przyjdziemy do tego zaczarowanego lasu, miejmy nadzieję. Gdzieś tutaj. Ty tu nawet kolejkę mają. Smurfny pociąg. To chyba tędy, tak? Jesteśmy. Co my tu mamy? Nie wierzę, Smurf! A, Smurfie, to Gargamel! Widzisz klakierze? Przyrządzenie tej mikstury będzie łatwiejsze niż się spodziewaliśmy. Ha, ha, ha. Nie klakerze, łapskie precz, to mój Smurf. Potrzebuję jeszcze 10, by eliksir mógł zadziałać. Ale muzyka troszkę za głośno, nie?
Niesiemy notkę dziewczyną, a widzieliśmy jak porwano Smurfa, więc to tak średnio, nie? To te dziewczyny? Ale mają maski. Stać! Kto tam? Ktoś nowy. Nigdy wcześniej cię tu nie widziałam. Nie bij! Smurfuję w pokoju, ja wysłał mnie tu papa Smurf. Ale skąd mam wiedzieć, że jesteś prawdziwym Smurfem, a nie kimś wysłanym przez tego czarodzieja, co smurfuje w okolicy? Patrz, mam tu list podsmurfowany przez małego papę Smurfa. Nie martw się, to Smurf. Może i spędził kilka lat na wyprawie, ale wciąż jest jednym z nas. Jaką więc masz dla nas wiadomość? Papa Smurf i reszta Smurfów chcą was zaprosić na imprę. Chwileczkę, nie ufam mu. Nie zamierzam dalej smurfować, dopóki nie pokażę, na co go stać. Tak, ja też. Zanim go wysłuchamy, musimy smurfnąć wodospadowy sprawdzian. Dobra, skoro tak się sprawy mają... na pewno? Mamy jakiś sprawdzian tutaj. Spadające owoce, ojejku. Omijaj spadające zgniłe owoce, by nie wpaść do wody. Staraj się przywrócić swoich przeciwników. Wszystkie chwyty dozwolone. Dobra. Oby... Nie! Nie ma! Ajejku! Jest ciężko. Dobra, udało się. Nie musiałem za bardzo się starać, nie? Okej, okay. Poszło całkiem nieźle, no. Dobra. Ukończono misję spadające owoce, ale to już następnym razem.